Mówiąc językiem fachowym, sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Taka właśnie jest muzyka. Irena Sitarz z Ostródy kocha muzykę, kocha ją tworzyć i uczyć innych podstaw muzykowania. Dziś prowadzi zespół Mozaika z Miłomłyna oraz chór Złota Jesień Uniwersytetu III wieku w Ostródzie. 30 lat przepracowała w nauczycielstwie w szkołach podstawowych oraz ognisku muzycznym. Skrzypce i instrumenty klawiszowe opanowała do perfekcji. Dziś komponuje i akompaniuje. Teraz dąży do urzeczywistnienia swojego marzenia. Napisała musical, który ma nadzieję zyska uznanie Zaiksu. Poza tym zapytałam w Zaiksie, z czego składa się musical i dowiedziałam się, że muszę napisać libretto i to jest właśnie to libretto. Libretto składa się tutaj z fortepianówek także, także musiałam napisać kilka fortepianówek. No i 37 piosenek, z tego 30 mniej więcej jest ludowych, znanych. Na pytanie, co jej w duszy gra, nikt wątpliwości chyba nie ma. Folklor. Irena Sitarz lubi eksperymentować, stąd w jej zapiskach gwara mazurska. Dziś tak obco nam brzmiąca. A jak trudny to był język i już zapomniany niemalże, to Państwo usłyszycie. Mniano brudki. Panna młoda nazywa się. Nadobno. Kściałe licecki. Ładna. Ma różowe policzki. Obleka na niej strojna. Ubrana odświętnie. Spotkanie wierna marzeniom z cyklu Salon Literacki Miejskiej Biblioteki Publicznej przyciągnęło wierną widownię artystki. Ostrudzianka zaktywizowała nawet tych, którzy swoim talentem wokalnym na co dzień raczej niechętnie się dzielą. Serce leci do ciebie jak ptak. I la la la. La 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 la. Tak minął wieczór w towarzystwie znanej, acz skromnej postaci z Ostródy. Jak sama mówi, wszelkie zaszczyty nie jej się należą, lecz ludziom, z którymi przyszło jej współpracować.